Cześć wszystkim. Szybki tutorial na temat wykorzystania Color Checkera. W tym momencie jest to X-Rite, Color Checker, Passport, Foto. Jest jeszcze Passport Video, natomiast to jest Foto. Równie dobrze się sprawdza. Czym się różni wideo? Wideo ma wyszczególnione czarne, szare i białe pole w postaci pasków. No i poprawione są delikatnie kolory. Ale czy jest warto płacić drugie tyle? No raczej nie. Okej. Zaczniemy od tego, jak można go wykorzystać w DaVinci Resolve. Następnie zrobić lut i przerzucić ten lut do Edusa. Jaka jest procedura, jakie są kroki. Pierwsze, co musimy zrobić, to wrzucić materiał oczywiście do DaVinci. Pokażę po kolei, będzie lepiej to wyglądało. Mamy klipy, w tym przypadku jest to RAW z Blackmagic Pocket. Wrzucamy sobie ten plik na dolny master, prawy klawisz myszy, New Timeline, Using Selected Clips, jest i robimy z tego timeline. Tak to wygląda w DaVinci Resolve. Przechodzimy do zakładki Color. Następną rzeczą, którą musimy zrobić, tak jak już mówiłem, to jest RAW, więc mamy dostęp do opcji metadaty danych w pliku RAW. O tym będzie może kiedy indziej. Natomiast teraz przechodzimy do drugiej zakładki. Jest to właśnie Color Match. Wybieramy sobie, jaki Color Checker mamy. Ja mam X-Rite Color Checker Classic. Ok, jeżeli nie mamy na ekranie tabelki, musimy ją uaktywnić przez kliknięcie dolnej partii w opcjach wyświetlania Color Chart. Pojawia nam się coś takiego. Zaznaczamy sobie tymi punktami w tych miejscach zaznaczonych na Color Checker. Trzeba pamiętać też o tym, że podczas nagrywania Color Checkera musimy doświetlić dobrze materiał. Ja specjalnie wyjechałem troszeczkę z balansem i nie doświetliłem tego materiału, żeby później pokazać, jak zrobić to i dopracować ten obrazek. Więc nie jest to idealny przykład. Wygląda to dokładnie w ten sposób. W całej części tego filmiku. Ok, ważne, żeby te punkty zachodziły na kolory, tak jak jest tutaj pokazane. Teraz możemy sobie wybrać źródło. W moim przypadku będzie to Blackmagic Design Film, ale też niektórzy oczywiście mogą sobie wybrać V-Log, S-Logi, Red-Logi, Canon-Logi itd., itd. Nie wspominając oczywiście o ARRI. Target i Color Space Target pozostaje 709, chyba że chcecie zrobić sobie już HDR. W tym momencie możecie wybrać już REC 2100. Natomiast ja pozostaję w REC 709. Oczywiście też możemy sobie wybrać temperaturę barwną lub poziom bieli. Jeżeli to jest spełnione, możemy spokojnie zrobić match. Pyk. I mamy i kontrast, i odzwierciedlenie kolorów dokładnie tak, jak powinny być. Obrazek, jak sami teraz zobaczycie, jeżeli wyjadę na nasz... O! To jest pokaz tego, że color chart musi być w odległości przy takim samym świetle, jaki mamy plan. Jeżeli ja to zrobiłem w ten sposób, że zbliżyłem nasz color chart i zrobiłem zdjęcie, a potem pokazałem, co jest w tle, no to jasne będzie, że światło, które uderza w color chart, już nie będzie takie samo w momencie, kiedy wyjedziemy w światło dzienne. Ponieważ co zrobiłem? Zasłoniłem światło dzienne i dopiero teraz powinienem robić color chart, tak? Ale zasada działania jest, mam nadzieję, wyjaśniona. Co robimy dalej? Prawy klawisz myszy, Generate 3D LUT Cube.
Oczywiście możecie sobie też zrobić lód do Panasonica, tam powiedzmy GH5, ale będziemy bazować na Cube, ze względu na to, że Cube jest najbardziej popularny i czyta go Edius. Więc robimy sobie Cube, może być na pulpicie, nazwiemy go próba i save. Teraz przechodzimy do Ediusa, mamy ten sam obrazek. Ok, wrzucamy sobie lód, który przygotowaliśmy wcześniej. W moim przypadku będzie to full do full. To zależy od tego, jaki materiał macie wrzucony do DaVinci. Jeżeli to jest 16-235, to będzie to wideo. Edius czyta jako full, więc to będzie wideo jako full. W moim przypadku jest to full do full. Ok, znajdujemy sobie nasz lód. I mamy nasz obrazek z DaVinci wrzucony do Ediusa. Tak? Tak. Możemy to też zrobić w inny sposób, ze względu na to, że jest to log, więc musimy dodać tu kontrastu i saturacji. Więc dodajemy saturacji. Dodajemy kontrastu. Może nie tak dużo. Przesuwamy nasz sobie waveform. I tutaj będziemy pracować three-way color correction. Znajdujemy sobie nasze czernie, szarości, biele. Jak dla mnie, to ten obrazek jest bliższy prawdy niż DaVinci. Osobiście wolę ten sposób dostępny w Ediusie. Tutaj nam troszeczkę się rozjechało czernie. To też zależy, jaki piksel traficie. Ale jest bliższy prawdy, po prostu. Okej, okay. Normalnie można by to zrobić jeszcze w inny sposób, bo to jest tak naprawdę RAW, więc tutaj doprowadzenie tego obrazka do perfekcji w RAW-ie jest dużo prostszy. Natomiast cała metoda działania jest właśnie taka. Przez DaVinci do Ediusa lub w Ediusie przez three-way color correction. To zależy od Was. Ja wolę sposób Ediusowy. Dzięki śliczne za oglądnięcie. Jeszcze w tym tygodniu postaram się zrobić jeden tutorial. Jest troszeczkę napięty grafik, ale postaram się coś fajnego jeszcze Wam w tym tygodniu pokazać. Dzięki wielkie, trzymajcie się, pa!